Od 6 do 36 km. Różne dystanse, zapał na każdej z tras taki sam, bo ruszyli sprinterzy, indywidualiści, ale i całe rodziny. Według mnie to jest fantastyczna sprawa, że jest organizowana tego typu impreza. Po pierwsze scala całą brać rowerową, pokazuje innym ludziom, że rowery są popularne, że warto jeździć na rowerze, że jest wskazanie na ilość ścieżek rowerowych, których jest coraz więcej, tak jak między innymi Velo Małopolska. I uważam, że takich imprez powinno być więcej. Kolejna edycja, ale pierwsza inaugurująca w tym roku właśnie w Tarnowie, w pięknym mieście. Jesteśmy w Starym Sączu, jesteśmy w Myślenicach, jesteśmy w Wadowicach. Dzisiaj około 1000 zawodników na mecie. Jest rywalizacja, ale jest bardzo przyjemny klimat, rodzinna atmosfera. Na mecie też się działo. Pump Track oraz pokaz dirt jumpingu, czyli ewolucji na rowerach MTB i BMX, ekstremalny tor rowerowy czy ewolucje na ogromnych bicyklach. No i specjalne mini zawody dla mini kolarzy. Wszystko to i znacznie więcej na Małopolska Tour. Nie dojechałeś do Tarnowa? Nic straconego. Pokręcimy jeszcze w Myślenicach, Starym Sączu i Wadowicach.